Asia, jesteś według mojego serca. Dziękuję za wstęp. Ja mam świadectwo wypisane na twarzy, więc powiem właśnie o tym. A zacznę od 25 grudnia, kiedy było namaszczenie tutaj do w ogóle poniżania lęków. Wchodziliśmy na scenę i proklamowaliśmy, jak będziemy działać, jak będziemy funkcjonować i jakie lęki poniżamy. I wtedy kilka osób już przeszło przez tą scenę i ja stałam sobie tutaj i w ogóle pojawiła we mnie się myśl, że nie chcę, żeby cokolwiek mi przeszkodziło w tym, żeby być jak Jezus. I zobaczyłam go zmasakrowanego. I w ogóle pomyślałam sobie, on nawet nie mógł się zasłonić ze wstydu, nie? I później Michał powiedział, że ma wrażenie, że jeszcze kilka osób jest tutaj, które by chciały poniżyć ten lęk, wyznać ten lęk, w ogóle go stłamsić i żeby tego nie spłycać. Ja już tutaj stałam przygotowana razem z Izą w ogóle, jak w blokach startowych. Wyszłam i wypowiedziałam te słowa. I wiecie, że kiedy w Sylwestra ciężar proroka przybił mnie do fizycznej ziemi, to właśnie stanęłam przed tym wyborem, o którym mówiła Asia, tak? Nie pojawiła się we mnie żadna myśl pod tytułem dlaczego. Od razu w ogóle dostałam taką myśl, nie dziwcie się, jak was coś niecodziennego spotyka. A ja dopiero później się zorientowałam, jak byłam już na tym SOR-ze, jak zderzałam się z takim złym nastawieniem ludzi, takim oceniającym, wiecie. I w ogóle widziałam, jej, wszyscy w ogóle patrzą przez pryzmat tego, co widać. To dopiero wtedy jakby zdałam sobie sprawę, co właśnie się dzieje, że w ogóle przez całe, mam długie doświadczenie, 51 lat, a chodziłam w takim wstydzie, a właściwie w takim dążeniu do tego, żeby wyglądać jakoś ładnie, tak? Perfekcyjnie. Jak miałam siniaka na przykład, to nie wyszłam na plażę, bo się wstydziłam. I ja wiedziałam, że... Znaczy, w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, że to jest jeszcze w moim życiu, nie? Ale w momencie, kiedy właśnie poszłam na ten SOR i zobaczyłam, aha, ja w ogóle muszę tłumaczyć tym ludziom, że sprawy się mają tak, jak ja... Tak, jak się mają. No na szczęście miałam buty sportowe, wiecie, nie śmierdziałam alkoholem i tak dalej. No świadectwo życia świadczyło za tym, że to, co mówię, jest prawdą, ale i tak w mojej karcie napisali, że podaję, że grała w piłkę. I wiecie co? I ja tam w ogóle, chodząc po tych korytarzach, modląc się, ja tam sobie zdałam sprawę, że to jest w ogóle to, że... I w pewnym momencie jakby to dążenie do tego, żeby jakoś wyglądać, żeby jakoś się podobać ludziom, żeby jakoś nie być przykrym dla tych ludzi, jeśli chodzi o wygląd. I tam w pewnym momencie w ogóle doszło do mnie coś takiego, taki stan złapałam. Wszystko jedno, w ogóle jest mi wszystko jedno. Jestem... W ogóle bezpieczna w tobie, tato, wszystko jedno, co się ze mną stanie. Ja mogę nawet teraz umrzeć. W ogóle taki stan, wszystko mi jedno. Co z tego, gdybym na przykład z taką twarzą do końca życia chodziła? Wszystko jedno. Co z tego? Pamiętam, jak kiedyś poruszyło mnie to, jak Asia, straciwszy zęba, później poszła na ewangelizację.
I w ogóle wystawiła się też na wzgardę ludzi, którzy tam byli na tej ulicy, na Mazowieckiej wtedy byłyśmy, nie? I po prostu dla mnie to było nie do przejścia wtedy, tak? Teraz jest do przejścia, bo ja w piątek byłam na ewangelizacji. Głosiłam też oko w oko człowiekowi, który nawet nie mrugnął okiem, bo był człowiekiem ulicy, więc dla niego kobiety tak wyglądają. Więc miałam dobre wejście do niego. Tak. Ale wiecie co? Więc po prostu wykorzystuję. Wczoraj włożyłam świadectwo na stronę, bo chcę wykorzystać to, co mi się niecodziennego przytrafiło, żeby po prostu do końca wyczyścić się z tego, jak wyglądam. To jest w ogóle nieważne. I teraz w ogóle co do tego doprowadziło? Miłość. Miłość, którą odbieram w tym kościele. To, że zareagowałam tak, jak zareagowałam. To, że w wierze od razu podeszłam do tej sprawy, że nie spanikowałam, że po prostu absolutnie nie miałam żadnej myśli, że coś będzie źle. To tylko dlatego, że ktoś z miłością wiernie podawał mi tutaj prawdę. Przez kilka lat. To jak wy żeście zareagowali. To było niesamowite. W ogóle pewnie Artur się nie spodziewałeś, że tak będą wyglądały warsztaty kreatywne budowania zespołu, nie? Ale wiecie, ja kiedyś byłam na takiej imprezie, gdzie mieliśmy szereg pozoracji bardzo autentycznie wyglądających, gdzie wyciągało się ludzi z potoku, z jakiegoś zatopionego samochodu. I tam było takie ćwiczenie, że później ta osoba, którą ja uratowałam właśnie z takiego potoku, później mi mówiła, jak ona się czuła, czy się dobrze nią zaopiekowałam, czy nie. I dzisiaj ja mogę wam powiedzieć, jak ja się czułam tutaj. Zaopiekowana. Od razu kilka osób w ogóle usadziło mnie w odpowiedniej pozycji, tak? Ja się poddawałam jakkolwiek bądź. Uwolniliście we mnie namaszczenie. Modliliście się. Siedzieliście przy mnie. Bardzo cenię to, że nie przerwaliście w ogóle niczego, tak? Że dalej tutaj trwała zabawa i ja mogłam za osoby Domana, który mi zasłaniał co jakiś czas, w ogóle być z wami i też się próbować śmiać z tego, nie? A później, słuchajcie, jak miałam zalepione oko w ogóle, no wiadomo, przez cały SOR, a byłam w łączności z Basią, z Malwinką, z Ewą. A to mnie zasilało. Jak następnego dnia, bo to był chyba najbardziej taki dotkliwy fizycznie dzień, kiedy wszystko już zaczęło pulsować i robić się takie bardzo naprężone, nie mogłam otworzyć oka. Zabrałam się za czytanie przecudownych tekstów Romualda. I słuchajcie, przyjechała do mnie Jola. Jola w ogóle jest jak Duch Święty. Ona po prostu, to jest niesamowite. Dziewczyna, która ma dwoje dzieci, akurat mają sesję egzaminacyjną, prowadzą firmę, ma co się modlić, przyjeżdża do mnie i ustanawia, jak się rzeczy mają przez kilka godzin. A ja czytam sobie wiersze Romualda i płaczę, ponieważ jestem poruszona tym, jak on przeżywa Boga.
I to pomaga mojemu oku odlepić się. Słuchajcie, po prostu niesamowite rzeczy. I wielu osobom wtedy napisałam, że naprawdę się czuję szczęśliwa, najbardziej szczęśliwa pod słońcem z całego mojego życia. I wiecie, w tym kościele jest miłość. Ona nie jest taka, jaką prezentuje nie tyle świat, co reszta kościoła. Bo gdy wczoraj powiesiłam ten post, to odezwało się do mnie kilka osób. I wiecie, jedna siostra, a pytałaś Pana dlaczego? A ja mówię, jakbym zadała pytanie dlaczego, to znaczy, że to w ogóle ja już mam pretensję jakąś. Ja nie pytam się dlaczego, ja się pytam, co ja z tym mogę zrobić. A że chodzę z Bogiem, to wiem, co z tym mam robić. Po prostu obnażyć lęk i załatwić go. I wiecie, przyszło bardzo dużo różnych takich głaskań po głowie, nie? Które nie niosą żadnego rozwiązania. A miłość, którą tutaj dostaję, to jest po prostu prawdziwa miłość. To jest prawdziwa miłość. To jak Sławek Braveheart. Po prostu w nocy na przykład przynosił mi kapustkę. Albo lód. Albo chociażby w ogóle patrzył się mi w oczy. Ja wiem, że to nie wygląda dobrze, nie? I w ogóle ani nie było w nim cienia czegoś, co by wskazywało na to, że wyglądam jakoś inaczej. To jest miłość. Amen. Dziękuję Wam.